Startujący z 18 numerem Koreańczyk źle wyszedł z progu i spadł już na 50 metrze, po czym stoczył się po zeskoku. Wyglądało to fatalnie. Ekipy medyczne zajmowały się skoczkiem przez 10 minut, po czym został odwieziony ambulansem do szpitala. Oby ta sprawa skończyła się równie dobrze jak z Austriakiem Morgensternem, który kilka tygodni temu z równie groźnego upadku wyszedł praktycznie bez żadnego szwanku.